cyklu Biznes przy kawie kolejna lekcja związana z tym, że nasza gospodarka się rozwija, a Ty w tej chwili jesteś zarobiony i nie masz czasu zrobienia wszystkiego. W pierwszej lekcji mówiłem, że warto sprawdzić, na których produktach i usługach zarabiasz dobrze, na których kiepsko. W drugiej lekcji o tym, czy dają Ci satysfakcję i czy jest to dla Ciebie rozwojowe, więc powinieneś mieć trzy takie kolumny. Jeżeli nie, to wróć do tych pierwszych materiałów, bo to lekcja, którą moim zdaniem warto zrobić. Jeden z przedsiębiorców mnie zainspirował, żeby zdobytą wiedzą od innych przedsiębiorców, a spotykam ich bardzo wielu, dzielić się szerzej, właśnie dlatego to robię. Jaka jest trzecia lekcja domykająca tą Twoją listę produktów i usług? Jest następująca. Pomyśl, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma, co dla Ciebie jest najważniejsze. To jest bardzo ważna rzecz. Czy najważniejsze dla Ciebie jest w tej chwili zarabianie pieniędzy? Może już pieniądze masz i nie potrzebujesz tego tak bardzo, to może potrzebujesz satysfakcji, potrzebujesz robić rzeczy, które dają Ci ogromną radość, ogromne szczęście. Czy Twoja firma jest na takim etapie rozwoju, że potrzebujesz właśnie nauki, wiedzy i to jest dla Ciebie bardzo rozwojowe to, co robisz i to, co sprzedajesz. Co jest z tych trzech elementów najważniejsze? I teraz, na czym polega zadanie? To jest wyższa matematyka. Zastanawiam się, czy gdzieś nie damy linka do prostej tabelki, żebyś sobie potem mógł to wyliczyć. 10. Wartość 10 przyporządkuj w te trzy wartości, w trzy kolumny. To znaczy, że możesz na przykład dać 5 dla zarabiania pieniędzy, bo to jest najważniejsze, 3 dla satysfakcji, a 2 dla rozwoju, bo uznajesz, że jesteś już bardzo rozwinięty i doświadczony. Lub w inny sposób wartość 10 podziel na te trzy kolumny, na trzy obszary. I teraz wyższa matematyka i ci, którzy z Was się znają dobrze na Excelu, to pewnie najlepiej, gdyby to sobie zrobili w Excelu. Jeżeli przemnożysz poszczególne wcześniejsze wartości ze wszystkich produktów i usług razy 5, 4 na przykład i 1, 5, 3 i 2, to co Ci wyszło w tych wartościach, to Ci wyjdzie wynik przy kolejnym, przy konkretnym produkcie, przy konkretnej usłudze. I wtedy możesz to sobie posortować i będziesz widział, co w Twojej firmie jest najistotniejsze, najważniejsze. Jakie produkty są najważniejsze na ten moment. Jaka jest podpowiedź? Zobacz, z których z dołu listy możesz zrezygnować. Dlaczego jest to ważne? Bo jeszcze raz, teraz gospodarka pędzi i nie zrobisz wszystkiego, więc warto robić rzeczy ważne. Warto robić to dobrze po to, aby zbudować kapitał finansowy, know-how i zaufania. A jeżeli będziesz robił rzeczy po łebkach, jeżeli będziesz brał rzeczy nowe, na których nie masz doświadczenia, to może być bardzo różnie. Podejmij decyzję. Gdzieś pewnie umieścimy prostą tabelkę, żebyś mógł to sobie wyliczyć, wpisać. Dlaczego jest to ważne? Wiem, bo zrobiłem tak w swojej firmie, w Szkole Inspiracji. Wiem, bo doradziłem to wielu przedsiębiorcom i oni też tak zrobili. W związku z tym, jeżeli zrezygnujesz z zakresu produktów i usług, które są na samym dole listy, powstanie duża przestrzeń czasowa, którą będziesz mógł ten potencjał wykorzystać znacznie, znacznie lepiej. A teraz w pędzącej gospodarce jest to bardzo ważne. Gdzieś oczywiście znajdziesz do nas kontakt, gdybyś chciał się skontaktować z B&I, czy ze Szkołą Inspiracji, ze mną, czy z moim biurem, to serdecznie zapraszam. Espresso w restauracji Kawelin jest dobra, a jeżeli przy okazji jesteś właścicielem jakiejś innej, to możesz nas zaprosić na swoje. Porównamy i powiemy, czy jest równie dobrze i być może w Twojej restauracji też nagramy krótki materiał edukacyjny dla przedsiębiorców. Pozdrawiam Cię serdecznie, Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji, B&I Białystok i tam z tamtej strony kamera, tak naprawdę telefonu, Kasia Kimborowicz.